Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Prince of Persia. Dusza wojownika. W poprzednim odcinku to zaczęliśmy kierować się do uruchomienia pierwszej z wież. Prawie nam się udało. Jednakże musieliśmy się cofnąć w przeszłość. Wstorki w przyszłość. Teraz będziemy się cofać w przeszłość, aby uciec od Dahaki. Cymyk. A teraz uruchamiamy portal, w którym wyruszymy do przeszłości, aby uruchomić wieżę. Wow, nowa sekwa na piasek. Czyli dodatkowe kółeczko na górze do piasków czasu. Bardzo spoko. No i teraz wracamy, tylko że wracając jest dużo więcej pułapek. I can smell your fear from here. Oho, coś ta animacja nie zagrała, no ale trudno. Dobra, na górę. Jeszcze raz na górę. Pyk. Broniarz. Wybiegłem tego gościa. Dobra. Teraz jest pokazane, gdzie mamy dotrzeć. Także bez większego namysłu. Bum, bum, bum. Try again. Dobra, kolega na pół. Dobra, no jakiś miecz. Może być siekierka. No i lecimy tutaj. W stronę terenu jeszcze nam nieznanego. W przeszłości. Powinniśmy zdążyć. No pół poszedł, widzę. Dobra, po gościu. No i teraz na górę. Wszystko wskazuje na to, że w tym odcinku uruchomimy pierwszą z wież. Zapraszam na górę. Może nie aż tak. Hop, 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 hop. Ale się traf tutaj. O, to było bardzo mądre z mojej strony. D. Już dużo lepsze było. Dobra, jak tylko pojedzie ta druga do góry, to jest nasz moment. Troszeczkę sobie zaczerpnijmy. Ale bez zapisu. I teraz tu na górę. I są te nasze mechanizmy do uruchomienia wieży. Te duże klocki takie. Z tymi odnogami. To jest to, co nas interesuje. Do not allow him to pass. If it's a fight you want. Pyk. Dobra.
Dobre. Ale to ja też nie trafiłem, na szczęście. Ojej, koleżanko. No nie, no tak to nie zagram. Dziękuję. Jeszcze. Tak, dobrze. A dlaczego to zaraz już wam... Zaraz wam powiem. Tylko pokonam tych typeczków. Fiński duet trochę. If you know what I'm saying. Na pół tak jest. Druga też. O życia. Polewam trochę nad tym. Myślę, że nie będzie jakichś tutaj wielu walk przesadnie ciężkich. Teraz tutaj. Tak jest. Spadniemy sobie. Tutaj. Teraz tu. Stawiamy tak, żeby tam skoczyć. Dokładnie tutaj. Super. Teraz jak dobrze pamiętam, to było... Ustawienie. Połap się. Dobra. I do góry. No jesteśmy praktycznie. Dobrze, że to jest woda. Będę mógł się troszeczkę uleczyć. Znaczy jeszcze wody nie ma, sorry. Kręcimy, kręcimy. No i woda spływa do tych, zobaczcie, odpowiednich kanalików. Trzeba będzie, wracając, dobrze to poustawiać. Ale zanim to zrobimy, myślę, że was też intryguje to, że tu można. Ale skoro tu można, no to... Wszyscy wiemy po co, ale z fartem. Już widzicie dokładnie, o to chodziło, kolejne powiększenie naszego paska zdrowia. Wydłużenie paska, tak jak mówiłem. Super. A teraz wracamy uruchomić wieżę. I tu się wszystko pochowało, wszystkie pułapki, jak to zwykle bywało. Możemy sobie teraz...
Nie wiem, czy to było zbyt mądre. A było, dobra. I teraz tu. Bardzo ładnie na styk wylądowane. Spadamy. Teraz obracamy odpowiednio. Aby już ta woda przepływała, tak? Abyśmy nie musieli tutaj włazić kolejny raz. Przez te takie ala akwedukty. Przepływa już? A nie przepływa, bo tam jest źle przekręcone. Yeah! Mamy muzyczkę. Mamy wrogów. Oni tylko czekają, aż zejdziemy na dół. To jest dobrze. Dobra, nie każmy tych przeciwników długo na siebie czekać. No i co? Też są chłopy niecierpliwe. A jak wiadomo, niecierpliwość to stresy. Po co ma się chłop stresować? No pół, dokładnie. Zginął? Nie. Nie. Bym nie zauważył. To dopiero byłoby wesoło. Obracamy. I w ten sposób zamknęliśmy zagadkę, rozwiązaliśmy i otworzyliśmy machinę do pierwszej zwierz. Teraz możemy sobie wracać grzecznie. Ale poszedł od tej maczugi. Okej, siekierka. No i co, no wychodzimy tutaj. No nie, no taka lekkomyślność. Nie możemy sobie to zrobić. Nie ma to czasu. Dlatego spowolnimy czas. Okej. Super. Schodzimy na dół. Można powiedzieć, że praktycznie cofamy się. Ale nie robimy wycofania się w czasie. Jak dobrze pamiętam. O.
Myślałem, że go przerzuci przez siebie. Dobrze, że tam jest. Wo, kolego. Super. Z drugiej strony nie wiem, czy super dla tego gościa, że go pokroiłem. Aha, stoimy tu najbliżej. Z tą stroną było gorzej. Who among you dares to face me? Koniec? Tak jest. A teraz tu musimy użyć i zejść tu na sam dół. Tutaj. Tylko mi wojsko się pojawiło. Nie wiem dlaczego. Okej. Wszystko wskazuje, że tędy droga. Ładne rozpoczęcie walki. Dziękuję bardzo. Dobra, zniknij. No. I dawaj szybciutko. No i fajnie. Wrócisz się. Też fajnie. Hopla. Ta dźwignia da nam dostęp. A nie, nie da. To nie ta dźwignia. Sorki bardzo. Tą dźwignię wcześniej już przesuwaliśmy. Fortunate that you have fallen so easily. Tu nic nie ma. Wrogiarz wstrętny. Na dół. Jeszcze żyjesz? Już po takiej ranie powinieneś dawno zginąć. No i zginąłeś. Dobra, dawaj, to jest moje. No i ruszamy. Dokładnie do tego save pointu. Jest to idealny moment, o ironio, na zakończenie tego odcinka, więc dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Hej!